Niebawem w Suwalskiej Galerii Pacamera pojawi się wystawa zdjęć znakomitego polskiego fotografika Krzysztofa Gierałtowskiego. My wczoraj spotkaliśmy go w Wigrach. Moje związki z Wigrami są od niemowlęctwa, bo w 1938 roku, kiedy się urodziłem, mój ojciec był lekarzem w 41. Pułku Piechoty w Suwałkach i wobec tego przywiózł nas z matką do Gawrychrudy, gdzie nas zakwaterował i jeździł rowerem do pułku. Po okresie II wojny światowej wrócił na Suwalszczyznę w towarzystwie ojca. Potem byliśmy tutaj z ojcem w latach 50., kiedy jeszcze brzegi były zaminowane, wobec czego pływaliśmy tylko ze starego folwarku taką pychówką. No a potem to już się sam przyswajałem. O swoich związkach z ziemią suwalską mówi, że... Można powiedzieć, że ja tutaj jestem na pół miejscowy. Wybitny fotografik wyjawił nam, że przed II wojną światową jego dziadek pracował w bakałarzewskiej parafii jako organista. Między innymi dlatego czuje się na Suwalszczyźnie jak w domu. Choć Krzysztof Gierałtowski jest znany przede wszystkim jako portrecista, fascynują go Wigry. Szczególnie zaś ich przyroda. Ja myślę, że w przyrodzie jest jej zmienność. I to zmienność zarówno pejzażu, jak i tego pejzażu w czasie. Proszę sobie wyobrazić, że jezioro potrafi, tak jak tutaj to utrwaliłem na zdjęciach, potrafi być spokojne, a po chwili burzowe. Bo jakiś wiatr zza węgła, któregoś z węgłów wyleciał i fala stanęła wysoka. Istotni i interesujący są również tutaj ci ludzie. A ludzie? No ludzie tacy bardzo indywidualni, trzeba powiedzieć. Ci, których tutaj w latach, pod koniec lat 70. utrwaliłem, mieli historie dramatyczne. Ich wioski palono w czasie wojny, bo wspierały partyzantów. Z kolei ofensywa też ich nie oszczędzała. Z kolei jeden z nich opowiadał mi, jak z ojcem po wojnie zbierali na wóz drabiniasty zwłoki czerwonoarmistów, którzy padli tutaj w walce o Suwalszczyznę. Wystawę zdjęć, w większości pejzaży, ale i ludzi, w obiektywie Krzysztofa Gierałtowskiego można oglądać obecnie w klasztorze wigierskim. Wśród utrwalonych przez artystę osób można dostrzec m.in. Stanisława Tyma, Andrzeja Strumiło, okolicznych mieszkańców czy Zygmunta Ramotowskiego, dzisiaj niemal stulatka, który wiele lat sprawował opiekę nad nadwigierskimi lasami. Niebawem zapisane przed wieloma laty kadry trafią do Suwalskiej Galerii Pacamera, o czym nie omieszkamy Państwu przypomnieć w magazynie Teraz Kultura.